Cześć, z tej strony Miksoł, kanał Retrowedów Miksoła, a dziś obiecany odcinek zainstalujemy sobie lokale polskie do Warbencha. Startujemy Amigę, karta już włożona, to ta nasza karta, na której się uczymy, bawimy. No i... Graberek mi się zawiesił, ale na chwilę zaraz to poprawimy. Nie wiem czemu, jak urządzenie zniknie, pojawi się ponownie, to czasem jest tak, że ono znika. Nie chce się odświeżyć, jakby czasem kamera też się zawiesi. Dobra, ale przechodzimy do tematu. Jak oglądacie poprzednie odcinki, to wiecie, że kartę stworzyłem i wrzuciłem sobie do katalogu PROG różne różności. Nas interesuje katalog wfmhlokale.pl, wersja 3.2. Co ciekawe, właśnie przed chwilą się zorientowałem, że strona jeszcze istnieje. Chłopaki tam taki member wrzucili. Jest tutaj readme. Możecie sobie przeczytać, przypauzować. Ogólnie jak czytam, oprogramowanie jest darmowe, natomiast do zastosowań niekomercyjnych, domowych, tak? No w naszym przypadku będzie niekomercyjne. Niekomercyjne. Natomiast gdybyście chcieli pakiet wrzucić sobie na jakiś cover disk, to należy poprosić autorów pisemnie. Ciekawe, czy adres Carlosa, Marcina, tutaj pozdrawiam serdecznie, jeszcze śmiga, 2001 rok. OK. Instaluj lokale. Ładne logo. OK. Instalujemy proceed. Proceed. OK, proceed, na dysku twardym, pełna instalacja. No, tutaj zostawimy tak, jak sugerują, jakie ikonki chcemy zainstalować. Na razie zostawimy standardowe. O, to zostawiamy na razie tak, jak jest. Zostawiamy, jak jest. Tak jest. Czyli żeby czcionki były, drukarek nie mamy. Pomijam. Możemy od razu zainstalować. Zostawiamy. Zobaczcie, ile programów dodatkowo jeszcze poza samym Workbenchem on jest w stanie spolszczyć. OK. Tu pomijamy i proceed. Instaluj. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która jest nam potrzebna do zabawy z Amigą, to jest kawusia. Och, uwielbiam kawę, szczególnie rano. Oczywiście pijąc kawę musimy uważać na przestrzeń klawiatury, żeby nie zabrudzić, nie zalać. Niestety nie jest wodoodporna. OK, czytamy, co tutaj się dzieje. Ja tego 100 lat nie instalowałem. Ale OK, proceed. Chcemy dokumentację. Gdzie chcę, wrzucę sobie do katalogu PROG. A, za dużo. Tu bezpośrednio proceed. Print it. No też tu. Chyba mogłem pominąć te wszystkie programy. OK. Fix font, który zaktywuje indeksy inwentarz, to jest OK. Fix font nas tutaj... A, sam to zrobił. Chcemy. Jakiej klawiatury ja używam? Ja używam klawiatury angielskiej, bo mam funta. Sugestia jest, żeby z tego, co rozumiem, pozamykać.
dobra, no. A, okej. I widzicie, już się tutaj coś zadziało, natomiast o, jeszcze są jakieś bugi, zrobimy reset. Jeszcze nie widać jakiejś polskiej czcionki. No dalej jest jeszcze. A nie, już się poprawiło narzędzia pamięci graficznej, widzicie? I mamy Workbencha po polsku. Genialnie. Oczywiście na tym etapie, na którym my się tutaj bawimy, to nie zauważymy tutaj wiele zmian, tak? Natomiast jak zagłębiamy się w różne rzeczy, to zobaczcie, wszystkie te okienka są w języku polskim. My możemy sobie teraz dużo łatwiej poczynać. Oczywiście w dzisiejszych czasach język angielski nie stanowi takiej bariery, jak stanowiło to lat temu 20. Dla mnie bynajmniej, byłem młodym szczurem, jeszcze po polsku dobrze nie potrafiłem pisać, znaczy nie, no pisać poprawnie ortograficznie, gramatycznie, tak? A trzeba było wejść tutaj w angielski. Natomiast straszne fajne było to, że to dużo pomagało przy nauce angielskiego języka, tak? No ale jednak system, gdzie uczyłem się tych konfiguracji, tych ustawień, czasem był zagadkowy nawet w języku polskim, a w angielskim potrafił stanąć o koniem. Ja też pamiętam taką sytuację, gdzie miałem Workbencha, chyba gdzieś dorwałem dyskietkę w języku niemieckim, to już w ogóle było trudno. Natomiast jak widzicie, film ma 7 minut, lokale zainstalowane. Nie stanowi to dużego problemu. Z tym mamy spolszczony. Co my byśmy sobie jeszcze, może sobie coś jeszcze zainstalujemy. A co on tu w ogóle zainstalował? Tu zainstalował jakieś oprogramowanie, konwerter tekstów. Gdzie nie ma nic. Ok, co my tu jeszcze mamy? Disk Services Info. Dokonajmy testu prędkości. Widzicie, jest tutaj. Sprawdźmy, jaką prędkością dysponuje moja Amiga na tym systemie. Nie jest źle. Ja mam kartę AK1233N. Całkiem niezłego boosta to daje. Ok. Sprawdźmy sobie prędkość napędu. Jeden sześć, no przydałoby się Fastata, żeby przyspieszyć ten kontakt, natomiast no, posiadane przeze mnie Fastata w wersji pierwszej MK1 nie współpracuje z AK1233N. Z wypuszczeniem sobie pokażę wam wersji MK5. Przychodzi to w takim ładnym pudełeczku. 32-bitowy wysokiej prędkości kontroler Fast ATA 3 IDE for Amiga 1200 includes ATA 3 driver, ATA 3 prefs and Allegro CDFS. Lbox się tutaj pod tym podpisuje. W komplecie jest dyskietka instalacyjna. Widzę tutaj, że jest taśma i to gęsta jeszcze, fajnie. Mamy opaski, ponieważ no, sposób montażu jest taki, że żeby wyeliminować ewentualną tutaj możliwość wypięcia Fastat, to dobrze złapać to na. Tu jest instrukcja instalacji po angielsku, ale jest wszystko tutaj rozpisane, jak to umieścić, jak to podłączyć, jak to może wyglądać w Amidze. Bardzo fajnie, że takie coś jest dodawane. Montaż kontrolera Fastata nie wymaga lutowania, natomiast zdolności manualne są potrzebne, ponieważ musimy wyjąć kickstart. Wygląda to w ten sposób. Ta część jest nakładana na kickstart, a kickstart trafia w te podstawki. Tu jest nakładka na jeden z układów. O, oni nawet szlifnięte to mają oryginalnie, ale jakoś tak fajnie mają szlifnięte, żeby się to dobrze trzymało. Cóż, no tak to wygląda. No, powiem, że tutaj słabo doczyścili tą płytkę. Muszę koledze, jak będę oddawał, to wspomnieć, żeby sobie to pędzelkiem gdzieś tam przeczyścił. Kabelek tu jest do kontroli diody.
i wpina się go w złącze IDE zgodnie z instrukcją, w to stare złącze IDE. Po zamontowaniu nie można już korzystać z tego złącza IDE. Jak sobie tutaj się przyjrzycie, to są tutaj trzy złącza aż IDE, z czego tak. Pierwsze to w tym dwuipółcowym standardzie i to 3,5 to jest jednoznaczne, czyli albo to, drugie to jest kolejna linia, czyli cztery urządzenia IDE może taka fastata obsłużyć, czyli możemy sobie wziąć napęd i trzy dyski albo dwa napędy. Jakie są różnice w prędkościach? Przy zastosowaniu jakiegoś turbista, tak jak u mnie na przykład tu widzicie 1,6 miliona bajtów na sekundę. W momencie, kiedy jest dogoła miga, to jest w okolicach miliona. To jest taka różnica. Jeżeli dojdzie trochę fastu, to robi się tak jak tutaj, czyli znaczy trochę fastu. U mnie to jest 128 megafastu. Natomiast no, jest to nieduży przyrost, ponieważ fastata bez fastu robi nam w okolicach już 3 milionów, a z fastem dodatkowo rozpędza się do 7, nawet 8 milionów bajtów na sekundę. Czyli to jest sześciokrotne przyspieszenie względem stokowej Amigi. To jest ogromna, ogromna różnica. Oczywiście tego nie zobaczymy na tym etapie, dlatego że ten etap testuje nam tylko wydajność układu procesora Turbo. Taką prędkość liczenia, tak? Natomiast kopiowanie pozostanie na. Oczywiście fast przyspieszy kopiowanie, ale nieznacznie, tak? Natomiast dodatkowe kontrole fastata już tutaj znacznie nam to przyspieszy. Jak słyszycie, w tle cyka stacja dyskietek, do tego też jest łatka, która ją wyłącza. Mam to w jednym systemie. Muszę sobie to opanować i spróbujemy może też to razem zainstalować. Zastanawiam się jeszcze, czy czegoś z wami tutaj nie zainstalować jeszcze, ale chyba tu nic nie wrzuciłem. No nie, chciałem zainstalować jakiś ładniejszy ikon. Dobra, upiększanie systemu zostawimy sobie na następny odcinek. Dziś spolszczyliśmy system. Tak to wygląda, jak to wgrać na tą kartę. Mamy przygotowaną tą kartę, tudzież dysk, tak? Twardy. Jeżeli oglądaliście tylko pierwszy odcinek o instalacji Workbench'a i przygotowaniu karty na samej Amidze, to polecam zapoznać się z odcinkiem, gdzie pod Winuae robiliśmy to samo. I tam znajdziecie ten moment, gdzie można przypiąć sobie dodatkowo katalog z PC-ta po prostu jako drugi dysk i złapać odpowiedni program, przekopiować z dysku na dysk, czyli z tego katalogu na nasz dysk. I tyle, instalkę. Czyli możecie sobie zaminę tu ściągnąć, na przykład takie lokale, rozpakować je, bo WinRAR czy 7-Zip bez problemu archiwa LH rozpakowuje do katalogu, potem katalog podmontować jako dodatkowy dysk, zbutuje wam oczywiście z karty, bo ma wyższy priorytet butowania. Przeciągacie sobie z tego folderu, co tam chcecie i już to na tej karcie się znajduje. W następnym odcinku pokażę wam, bo no ten system jeszcze nie jest zbyt bogaty, natomiast jeżeli rozbudujecie sobie ten system, albo będziecie chcieli doinstalować coś i nie jesteście pewni, czy to zadziała, albo wywali system, bo to może być tak, że wprowadzi taką zmianę gdzieś tam w startup sequence, że wam się ten system nie podniesie, albo ciężko będzie go przywrócić. Warto robić backupy. Kiedyś te backupy były utrudnione, ponieważ dużym dyskiem było posiadanie dysku, który ma na przykład, nie wiem, załóżmy 400-500 megabajtów. To była duża pojemność do Amigi, to była duża pojemność, bo pliki nie ważyły tak dużo, gry nie ważyły tak dużo, oprogramowanie, moduły nie ważyły tak dużo, żeby taki dysk błyskawicznie zapychać, ale trzeba było mieć drugi taki dysk, żeby taki obraz tego dysku gdzieś tam sobie przechować, tak? Oczywiście szczęśliwi posiadacze nagrywarek, chociaż ja pierwszą nagrywarkę miałem dopiero przy PC-cie i zapłaciłem za nią jakieś kolosalne pieniądze. Nośniki też były drogie, płyty też były drogie. No nie było tak jak tego nazwać. Powstało coś takiego, co się nazywało. Oj, żeby nie spalił. Jak ta nazwa była? W każdym
W każdym razie był to system, który pozwalał na magnetowidzie podpiętym pod Amigę robić backupy. Czyli taki napęd taśmowy się robiło z magnetowidu, do tego był prosty dongiel i jednym cinczem się to łączyło z magnetowidem, magnetowid to zapisywał, a potem pozwalało to odtworzyć to nagranie i sobie odzyskać pliki z taśmy. Oczywiście to było czasochłonne, ale dawało niedużym kosztem dużą pojemność, więc były patenty. W dzisiejszych czasach, mając system na karcie, prostym narzędziem, które zajmuje jakieś niewielkie ilości miejsca, potrafimy zrobić obraz całej karty do pliku i odzyskać z pliku cały obraz karty. Czyli możecie sobie zrobić archiwum. Przy każdej zmianie jakiejś w systemie możecie sobie zrobić przednią obraz, pobawić się, zadziałało, działa, robicie drugi obraz. Jeżeli to jest karta 64 mega, to ten obraz będzie 64 mega zajmował. To jest na nowe nośniki to jest nic i zawsze możecie do punktu wyjścia wrócić. Ale rozbiegam się w temacie, pogadamy o tym w następnym odcinku. Mam nadzieję, że lokale uda Wam się zainstalować. Tyle ode mnie, trzymajcie się. Hej!